Ja jeszcze chciałam pana sędziego już na sam koniec zapytać o panią sędzię Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz. Pani sędzia była doradcą zbrodniarza komunistycznego. Czy to panu nie przeszkadza? Nie, nie była doradcą zbrodniarza komunistycznego. A Czesław Kiszczak był zbrodniarzem komunistycznym. Tak? Habilitowała się w czasie stanu wojennego. To panu nie przeszkadza? Nie, absolutnie nie. Mhm. Pani może przeszkadzać, ale... No ja się pytam o pana. Nie, absolutnie nie. To pana zdaniem nie wyklucza jej w żaden sposób współpraca ze zbrodniarzem komunistycznym. Jedna z najwybitniejszych w Europie teoretyków prawa. Powszechnie szanowana.